Zaprosiłem 16 graczy i podzielił ich na dwie drużyny. To jest kopalnia. Obie ekipy muszą zbierać z niej surowce i zbudować swoją bazę. A to jest serce, którego muszą chronić. Bo jak jest trasa, to trasa również potencjalne 1000 zł w sprzęcie gamingowym od sponsora filmu, czyli marki MSI, o której wam opowiem niedługo. Za 30 minut ściana rozdzielająca obie drużyny upadnie i zacznie się prawdziwa bitwa. My jesteśmy ekipą ryb. Tutaj od zawsze polował pokój, ale dzisiaj musimy złamać naszą zasadę i musimy wygrać tą bitwę. I pomoże im w tym Matek, Mateusz. Dokładnie, Matek. Mordo, nie tylko ja, tutaj mamy całą naszą ekipę. I lecimy do kopalni, tam musimy robić dymy. Wszyscy do kopalni, wszyscy do kopalni. Kopać, wszyscy do kopalni. Kopiemy jak najwięcej złota i idziemy ulepszyć nasze serce zaraz. Wszyscy do kopalni, na dół. I w tym miejscu możemy kopać przeróżne surowce, a najcenniejszym surowcem jest złoto. Dzięki złotu możemy kupować bardzo fajne przedmioty w sklepie, m.in. broń, materiały do ulepszenia bazy czy leczenia. Jest jeszcze jedna rzecz na serwerze, którą można kupić za złoto. Rzecz, która wam totalnie zrozwali głowę, ale to zaraz zobaczycie jaka. Złoto, kopiemy złoto. Ile złota mamy? To z broni leci szybciej? No możemy kupić broń i wtedy strzelać w te, to chyba będzie szybciej. Ej, to jest big brain, ty! Chłopie, jestem taki mądry. Wszyscy do sklepu, wszyscy do sklepu, chodźcie, wszyscy do sklepu! Chłopaki, wy tutaj bijcie, a ja Szymkowi coś pokażę. Szymek, chodź za mną. Idziemy do sklepu, tutaj możemy za tego golda kupić dosłownie wszystko, ale to nas nie interesuje. Tutaj nas interesuje, zobacz. Te drzwi prowadzą do Nuka. Nuk to jest najpotężniejsza broń, jaka znajduje się na tym serwerze. Jeżeli go Timo Nojka wykorzysta, to 98% terenu leśnej drużyny zniknie. Ale to wszystko później zobaczycie, a na razie wróćmy do zbierania surowców. Możemy ich całych wysadzić. Chłopie mądrego, aż dobrze posłuchać. Ej, faktycznie daj golda! I to jak się wyrobiliśmy! Wygrywamy to! To ja idę na zakupy, gościu, już to wygrywamy. A palnik tylko 10 kosztuje. Ja to chciałem, że drużyna zimowa jest wyposażona w militarny sprzęt. A dokładnie chodzi mi o to, że drużyna zimowa ma Nuka, a my potężną plantację drzew. Trzeba mieć to na uwadze, że dzisiaj każda z drużyn da siebie 100%, bo trzeba pamiętać, że tutaj grają ponad 1000 zł w sprzęcie od MSI-a, więc jest naprawdę grubo. Po pierwsze, każdy, kto ma golda, wyrzuca dla Manojka tutaj. Dwie osoby muszą iść z Szymkiem. Kto chętny z Szymkiem grać i budować zamek? Ja pierdziele, jaki ogień jest! Panowie, wyposażajcie się w karabiny! Smażymy drużyna. To jest jednostka budowniczy. Wy zbieracie sobie sami golda tylko i wyłącznie po to, żeby kupować ściany pancerne i zabudowywać serce. Ja wam pokażę, gdzie jest serce, a reszta mojej ekipy kopiemy złoto. Ej, Raficzy, słuchaj, masz zadanie. Z racji tego, że ty jesteś wyróżniający się rybą, to masz też wyróżniające zadanie. Mianowicie idziesz wszystkie ścinać drzewa obok naszego serca, dobra? Dobra. Dobra, to mi się podoba. Dzięki. Ej, pamiętajcie, że musimy zbierać golda, nie kupujcie zbyt sprzętu na razie, musimy ulepszać bazę. Rzucajcie golda mi wszyscy. Zaraz matkę się podzielę i będziemy kupowali. Drużyna, zbierzcie! W sensie, chodź, specjalna jednostka, krymi, ale dlaczego ty się oddzielasz? A nie, dobrze, dobre pioski, no, chodźcie w szeregu. Co ty powiedziałeś do nich? Idziemy zbierać golda! Ja się czuję jak w jakimś Rocka Sta de Papel. Ej, faktycznie, starobię na panopak hiszpański. Ty chłop, lucik to z pompy ładuje rybę. Dobra, Matek, kupujemy wyposażenie do naszej bazy. Ja kupuję materiały, a ty idź kupuj ściany pancerne, dobra? Dobra. No i to mi się podoba. Gościu, już zobacz, mam full ściany, idziemy ulepszać bazę. Idę jeszcze, ja kupię ściany i będziemy totalnie ulepszać, stary. Wygrywamy ten pojedynek, nie możemy tego przegrać. Ja myślę, 400 golda. Ile masz golda? 2000, stary. Ja mam tyle golda, że muszę do końca budować tą bazę, nie? Czekajcie, idę sprawdzić, ile kosztuje ten Nuk, bo ja już mam 6000 golda. Teraz okaże się, że ja przed czasem ich jeszcze wysadzę. Ty, otwieram pierwsze drzwi. Czekaj, drugie kosztują 1500. Dobra, ale to wiecie, co zrobimy? Jak nam tak dobrze poszło do zbierania golda, to jeszcze trochę pozbieramy, ale damy im, wiecie, nadzieję, że mogą coś wygrać. Jak będą nas trochę już dominować, to wtedy ich nukujemy i kończymy ich przygodę w tej grze. Dzięki, Rafici, że wy tutaj wyczyściłeś nam i musimy, stary, zabudować tą całutką bazę. Zabudowujemy. Zostaw mi te ściany, ja będę budował bazę. Dobra. Zostaw mi wszystkie temy. Dobra, dzięki, Matek. Mogę powierzyć ci to ważne zadanie, Kepcio? Stary! Jak nie ja, to kto? To się rozumie, no to lecę. O kur... Ty, ale odwaliłem manianę, bo zabudowałem te ściany, które mi dałeś, stary, nie? Nie, dobra. Żartowałem, no! Chłopie, 10 sekund cię samemu zostawiłem, rozumiesz? Stary, jestem harcerzem, ja nie jestem żadnym żołnierzem. Dobra, obudowuję tu dalej, na spokojnie. Dobra, więc zanim się rozpocznie ta sama bitwa, to pozwólcie, że wam opowiem o sprzęcie, który trafi do zwycięskiej drużyny. Zaczynając od łyżki. Clash Game 20 Lite. To jest łyżka z najnowszym czujnikiem optycznym o rozdzielczości do 6400 dpi i z przełącznikami, które są w stanie wytrzymać prawie 20 milionów kliknięć. Jak jest łyżka, to musi być potężna podkładka. Podkładka ma antypoślizgowy spód, powoduje, że podkładka zawsze pozostaje w miejscu, nawet podczas najbardziej
szalonych ruchów. To jest dopiero widzę początek sprzętu, który będą mogli wygrać uczestnicy, a jak widzicie, już jest potężnie. Ale zostało już tylko 20 minut i wielkie wrota się rozpadają. Idziemy budować wielką bazę. I do tego będą wygrane te same słuchawki, których ja korzystam na tym odcinku, a mianowicie MSI Immerse GH50. Posiadają one wysokiej jakości 40-mm głośnik obsługujący funkcję wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1. Do osoby, które trafią słuchawki, dostanie również taki stojak na nie. Jest to metalowa konstrukcja, więc jest naprawdę trwała oraz posiada wytrzymały uchwyt na telefon komórkowy, co jest według mnie ogromnym plusem. Więc widzę, jak już mieliście słuchawki, myszkę, podkładkę, to jeszcze do tego całego zestawu potrzebna jest klawiatura. Jest to klawiatura mechaniczna o niskim profilu. Przełączniki w klawiaturze zapewniają szybkość, precyzyjne działanie oraz wysoką wytrzymałość. Napisy charakteryzują się niewielką potrzebą do ich aktywacji siłą nacisku, co dla mnie jest ogromnym plusem. Osoba, która zgarnie klawiaturę, zgarnie do niej jeszcze taką podkładkę pod nią. Dla osób, które sobie cenią wygodę, myślę, że to jest idealna rzecz. Tym bardziej, że ta podkładka jest ze żelem chłodzącym, co powoduje, że zdecydowanie będzie się lepiej korzystało z tej klawiatury. I ten cały sprzęt trafi do drużyny, która wygra ten cały odcinek, więc serio będzie grubo. I widzowie dostaną do testów karty GeForce RTX 4090. Ja się to bałem teraz w tym momencie to podnieść, bo to jest warte tyle, co mój komputer cały. Jak wiecie, teraz w Fortnite jest nowy silnik graficzny i dzięki tej karcie będziecie mogli grać na totalnie najlepszych ustawieniach, jakie są możliwe. I jeszcze dodatkowo poczynicie skok wydajnościowy dzięki technologiom, które posiada ta karta. Na przykład taką, jak polepszoną technologię DLSS. A żeby było mało, to nawet możecie mieć dwukrotną wydajność ray tracingu dzięki rdzeniom RT 3 generacji. Więc ta karta jest tak potężna jak nuke, który wybuchnie później w odcinku. Więcej w opisie, a teraz wróćmy do odcinka. Dobra, słuchajcie, w tym momencie zamówiłem tutaj na 5 dropów wyposażenia, będziemy naprawdę bardzo dobrze wyposażeni. My zaraz się staniemy potęgą militarną na tej mapie. Popie, no przecież oni się nie przedrą przez to. Oni będą chłopie południa kopać na naszą bazę, jeśli nie dokopią. Nie no, to jest big brain, nie? Moja ekipo, pozwalam wam przestać kopać i iść się wyposażyć. Kupić sobie, co tam sobie chcecie. Czekajcie, ja wam się podzielę nawet goldem. Idźcie, kupcie sobie też coś. Daj no jeszcze dwa złote. Oddam też tobie wszystko, ty też. Kupcie sobie po jakiejś fajnej broni, po jakimś RPG-u, zwróćcie to, co wam zostało, okej? Okay? A ja tu będę kopał dalej. Wszystko dla mojej ekipy. Wszystko dla naszej rodziny, tak? Tylko i wyłącznie. A w ogóle my dopiero zaczęliśmy budować bazę, a chłopie, ja już nie wierzę, że oni się przedrą przez nią, nie? My jesteśmy uzbrojeni już do końca. Dobra, jestem tutaj, Matek. O, ty, jak ty to ulepszyłeś. To widzisz? W ratowanie świata się grało. Ale kebab, spójrz, ta map. To jest dopiero początek, mordeczko. Zobacz na to. Pyk, pyk, pyk. Zobacz, co ja jestem, stary! Yeah, my się dogadali, jesteśmy! My to wygrywamy, wygrywamy! Ej, dobra, stań, mam pomysł, żeby szybka rotacja była. Paki, to jest stary big brain. Poka. To jest właśnie te umiejętności harcerzy. My sobie poradzimy w każdej sytuacji. Masz to. I lecimy, stary, na dół w sekundę. To jest mądre. Tylko trzeba to wycyrklować dobrze. Dobra, ja wracam do bazy. Dobra, Manojek, wyskakuj z pieniędzy. Dobra, trzymaj. O, dziękuję, Sugar Daddy. Ty no 250 golda mi daj. Ale do kogo ty strzelasz? Nie miałeś tej bazy zabudować? Ja idę zobaczyć, jak ci, jak właśnie drużynie ekipie poszło zabudowywanie serca. Nie poszło źle, no widać, że Krymia go mamy w zespole, co tam coś ogarnia. Ej, to ja kieruję tą jednostką. Ta jednostka jest tylko ganięta dzięki mnie, tak? No, gdyby nie Krymia, to ty tutaj byś nic nie zrobił. Drużyno, jak tam idzie smażenie? Ty, ale się chyba wystraszyli, bo tak mają wrażenie, że Felusik to aż myszką podskoczył, jak to powiedziałem. Szykłem mu do mikrofonu, ty. Felusik w strachu. Ła! Ej, ekipo, 10 minut do końca. Musimy naprawdę się zebrać teraz. Trzeba full focus na wszystko. Motywacyjna. Muszę was zmotywować. Wygramy. Myślę, że to jest najlepsza motywacja w waszym życiu, nie? Dobra, ej, to jest tak potężne. Ta nasza baza ma tyle tysięcy HP, że to jest szok. Ja nie wiem, czy do tego się przebiją, serio. Ale czekaj, bo to nasza baza, przepraszam. Drużyna, czy macie wyposażenie? Da. No i to mi się podoba, no i to mi się podoba, to jest to zgranie, panowie. Ale patrzę na tą ich bazę i ona tak wcale nie wygląda jakoś superaśnie, efektywnie, efektownie. A ty widziałeś naszą bazę? No, Krymi tutaj robi porządek, mi się wydaje, że nawet wygląda spoko. By trzeba było więcej na pewno ścian pancernych. No ja już kupuję cały arsenał. Dobra, dobra, a może Chelsea byś też kupił? Co kupił? Chelsea. A co tu jest? Postawiłem jednego portaforta, budujemy potężny zamek tutaj. Tu będzie taka potężna baza, że to szok. Tego się nikt nie spodziewa, nawet ja szczerze mówiąc. Ej, dobra, minuta, wszyscy do góry, wychodzimy do bazy, wychodzimy. Wszyscy do góry, wszyscy na most, zrozumiała drużyna? Wszyscy idziemy na most, wjeżdżamy do nich na pełnej. Pamiętajcie, za co walczycie, walczycie za honor, za rodzinę. Bóg, honor, ojczyzna, pamiętajcie. Pamiętajcie po drugie, że nikt nie jest kuloodporny. Pamiętajcie przy okazji, że jak coś mówi się, to trzeba oddychać czasami. Kurde, Galon, 12 sekund, gdzie wy jesteście? No, wygrywamy to, ogień! Dawaj, ładuj ścianę, ładuj! Ładuj! Chłopie, to jest prawdziwa wojna, rozumiesz? Chłopie, przecież baza zniknie w sekundę, nie? Co jest? Co
Jezu, ile tych RP nie, posrało ich chyba. Bajko słone wrzucacie w serce, bajko słone. Dojeżdżamy i wszyscy na dół, wszyscy na dół. Ja stąd dwa zabijam. Ej, chodźcie do mnie, wszyscy chodźcie do mnie. Do kępcia. Jaką oni bazę mają ogromną. Jedziemy na pewnej ryby, ogień. Walcie nimi, RPG-ami, ładujcie tam. Detonacja. Ej, czołg leci, jakiś czołg do nas leci, co jest? Jaki czołg? Wjeżdżamy na pewnej, inwazja. Podjazd, RPG, wszystko. Ej, wchodzi cała drużyna na mnie. Gdzie ty jesteś? Chłopie, na dole 10 osób. Kopuj się do środka. O kurde, mam zero matca, ty przypałeś. Nie żyję. Wygrywamy to, nie, ja też umieram. Nie, padłem. Kopcie się do bazy, kopcie się. Wygrywamy tą wodkę. Nie, bo serce nam niszczą. Mam. Serce. Nie, no nie niszczą, ale musicie uważać serce. Dobra, ja idę kupować nuka, jak oni już tutaj są blisko, co? Wysadzamy ich po prostu. Cała ekipa broni serca, ja idę kupić nuka, póki jeszcze istniejemy, bo trochę za szybko nas dojechali. Panowie, nikt naszego serca nie broni. Jeśli ktoś tam wkupuje teraz, to sprawdzić. Nasze na sercu jest. Jest na sercu? Tak. Ja pierdzielę, nie. Zabijamy go. Tak nie może być. Bo zabił kogoś, to Krymi tak. Był. To Krimi był, ja pierdzielę Jama, dzięki Bogu. Nie wiem, czy wyjdę z tego cało, ale robię to. Ostatnie drzwi wykupuję. Muszę go nacisnąć, ale nie wiem, czy już mogę naciskać, czy nie. Ktoś musi stać przy sercu i kontrolować na bieżąco, ile ma HP. Jamal, odbudowałem ciebie, słuchaj, Jamal, masz jedno zadanie. Musisz bronić naszej bazy, masz tam być do końca gry, dobra, Jamal? Jasne. To mi się podoba, dzięki, Jamal. Pamiętajcie, że mamy limit serc i możemy tego głupio przegrać. Oni się nas boją. Dobra, lecimy, dawać nasz bazę, lecimy na nich. Ogień. Nie, ale zobaczcie, jak oni się boją, oni siedzą bardziej i się nie ruszają. My tu musimy napierać. Leży, idę! Dobrze. Idę do serca, kopię się do serca. A, znaleźliśmy, no. 19 400 HP. A, to oni nic prawie nie zrobili. To ja tutaj spanikowałem, kupiłem nuka, prawie użyłem. A zobacz, oni jeszcze nic nie zrobili. Chodzę do góry. Kopiemy się do serca. Mam serce, walę serce, biję serce. Ja się po to jest na mnie, zabijamy. Jaki gościu? Kilka na nas, nie, padłem. Leży kolejny. Dawaj, nie, chwila, uciekam. Dobra, Krymi, informacje dalszej jednostce musisz dać. Jaka informacja? Krymi, co się dzieje? Ja pierdzielę, idę. Krymi, już jest sytuacja tragiczna, czy jeszcze nie? No walę rybkę jakąś, ale mnie zabija. Dobra, jest stabilnie jak na razie. Jezus, ja już prawie nacisnąłem tego nuka, no wejście, już tak nie róbcie. Nie mogę tak zgiąć, nie mogę. Pomocy, jestem w ich bazie. Chowam się, nie widzą mnie, proszę. Didi. Mam ostatnie życie. Nie możemy tego przegrać, głupio stary. Ej, nasze serce ma 5000 HP. Co ty gadasz? Nikt naszego serca nie bije, ale ma coś mało już HP. Dobra, słuchajcie, drużyna, do mnie. Robimy jeszcze raz dajazd, Tanik. Nie możemy odpuścić. Oni coś knują chyba, więc ja idę kupić samochód i dojeżdżamy. To ja chyba poświęcę swoje jedno życie, żeby ich podkopać. Ty chłopie, bo jestem pod bazę wroga, nie? Kapitanie, jakie rozkazy? Oni coś muszą kombinować. Ja jedną osobę tylko tam widzę. Ja w razie co wrócę pod tego niuka tam, w razie co trzymać rękę na pulsie. Ty jakiś typ tu jest? Na plecach go. Kościu, wracamy do bazy, on się skrada, zabijam go. Ej, oni wiedzą o mnie, nie. Kasujemy go, w 10, ładuj go. Zero, ma leży, death, to się będzie. Ja pierdzielę, zostałem zastrzelony przez Kepcio. Nie, no ja nawet nic nie zrobiłem. Gra zespołowa, to jest to, Kepcio. Zamawiam samochód i wjeżdżamy w nich na pewno. Ostatnia fura, wszyscy strzelamy do depa i wjeżdżamy w nich. Jest strasznie cicho, zobaczcie, strzały ustały, typów nie widać. Tu coś się musi święcić złego, mi się wydaje. Dobra, robię zwiad helikopterski. Ej, samolot, wejdźcie w samolot. Ja lecę w powietrze robić zwiady. Czy chłopie, ktoś do mnie strzelał, tylko ja chłopie nic nie widzę. Oni z bazy do mnie strzelają. Abordaż! Pięcią do... Leży! Ty, on zginie! Przeciwnicy w strachu! O kurde, ja w strachu! Nie, ja zginąłem! Zginął Szymek, Dymek, twarde lądowanie! I ja pierdzie, jestem taki głupi. Ja chłopie w powietrzu latam i spadłem z 1000 metrów. Halo Demuś, co się dzieje? Ogólnie oni tam w bazie, tam jest chyba ze 3 osoby max. Oni tam stoją, praktycznie wszyscy stoją na dole. Jedziemy w serce! Atak! To jest totalny atak! Ostatnie życie, ja nie mogę zginąć. Wszyscy przykopani się z bramy i robimy ostateczny atak. To jest ta chwila, panowie. Wiedział to. Ty, oni wiesz, są już na sercu. Oj, dobra, to ja wracam na nuka. Są blisko, no. Wysiadka, wjeżdżamy na pewno. To jest zmasowany atak. Ej, dobra, utrzymywam je, spieprzam. Nie? Matek, nie umierę, pamiętaj, że mam jedno życie. Ja jednak cofam, bo się wystraszyłem trochę. Przypomniał mi się, że mam jedno życie. Ej, dobra, żartowałem. Pelusik odwrót, ich jest za dużo. Jakieś info, co się dzieje? Chłopie, wjeżdżają twardo. Są na sercu. Nie, no to dobra, biegnę po tak. Ale musicie potrzymać, bo nuk chyba minutę trwał życie. Używam niuka, zrobisz to? Tak, jest strasznie źle. Ale to trwa minutę. Jak minutę, chłopie, no to ładuj. Odwrót za dużo. Wyszli z ukrycia nagle wszyscy. Użyłem, wystartowała rakieta jakaś, gościu. Chłopie, za minutę, chłopie, wszystko wybuchnie. Musimy wytrzymać.
otwierałeś tą minutę. Nie otwierałeś tą minutę! Nie! Ja uciekam, ty, do jaskini, dawaj, do jaskini się chowamy! Do schronu, do kopalni, do schronu! To jest nasz koniec prawdopodobnie, wszyscy do schronu! Nie zdążymy, stary, szybciej! Szybciej, 35 sekund! Ja nie zdążę! Nie, no Matek, żartuj! Nie, muszę, 15 sekund, dobra, jestem. I teraz lecimy wszyscy na nich! Bierzemy każdą broń i biegniemy! Cała baza wybucha, co jest grane? O kurde, tu wszystko jest zniszczone! Co jest? Co się dzieje? Co nie zrobili Maria, z bazą? Halo. Zabudowujcie! O nie, atakują! Całą bazę im zniszczyliśmy! Bije serce! Dobrze. A, wszedł mi na plecy! Biją! Zabili! Biorą bazę w trójkę! Trójka na naszej bazie, leży jeden na mnie! Co tu się odwala? Nie ma zero! Leży! Szybko w ich serce, szybko! Nie, ja umieram, mam 0 HP! W samolot walcie! By the way, jeżeli ci się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję! I wielkie dzięki Liptonu za pomoc w mechanizmach na tej mapie! Ty, wrąbałem się, biają! Ja się poświęcę, idę bronić bazy! Pomidor! Nie, oni nam niszczą bazę, nie! My też im idziemy niszczyć! Nie, nie żyję! No i GG! No, wybuchłem samolot w ich jaju! Ile HP ma? Nie widzę właśnie! Strzelaj 5000! Padłem! Strzelaj wszystkim, czy masz 3000! Capture, zostaj samemu! Nie! Błagam, zostaw mnie! Nie! Padłem! A w tym momencie drużyna Monika nie wiedziała o tym, w sumie ja o tym też nie wiedziałem, że bestia Morinek ciągle siedział w ich sercu i obijał. To, co się zaraz wydarzyło, to totalnie rozsadzi ci głowę! Dawaj! Ile tu ma HP? 400 HP! Mamy to! Niestety dla Monika i Szymiego prawda wyglądała zupełnie inaczej. A mianowicie Morlinek 15 sekund wcześniej rozwalił ich serce. A gdy się dowiedział Monojek i Szymi o tym, taka była ich reakcja. Nie, no do bana jesteście, jeżeli to jest prawda. Jeżeli widzowie byście chcieli zobaczyć lewar, zostawcie 10 000 łapek i subskrypcja na tym kanale.